Dzień dobry. Niedziela 10 grudnia. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 3 grudnia. Na piotrkowskim kąpielisku Słoneczko piotrkowskie morsy świętowały Mikołajki. Głównym celem jest rozpowszechnienie morsowania. Grupa miłośników zimnych kąpieli spotyka się w każdą sobotę i niedzielę na Słoneczku. Wtorek 5 grudnia. W Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się gala Wolontariusz Roku 2023. Zwycięzcą tegorocznej edycji została pani Marta Kępska. Została ona wolontariuszem roku oraz wolontariuszką publiczności. Plebiscyt organizowany jest przez Stowarzyszenie Harc. Była to już 6. odsłona tego plebiscytu. Środa 6 grudnia. Punktualnie o godzinie 17 w Rynku Trybunalskim rozbłysnęła miejska choinka, którą uroczyście odpalił prezydent miasta pan Krzysztof Chojniak. Nie zabrakło niespodzianki dla najmłodszych. Choinka będzie cieszyć oko do Święta Trzech Króli. W Urzędzie Miasta i Gminy Rozprzy odbyło się spotkanie z sołtysami. Poruszono kwestie takie jak rozdanie uchwał podatkowych, informacje o wynikach badań wody, omówienie inwestycji na terenie gminy Rozprza, omówienie projektu grantu Infrastruktura Sołecka na Plus, czy też gospodarka odpadami komunalnymi w 2024 roku. Czwartek, 7 grudnia. W Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się wernisaż poplenerowej wystawy plastycznej i fotograficznej Klubu Seniora. Można było obejrzeć efekty pracy seniorów z plenerów w Sandomierzu. Wystawę można oglądać w ośrodku przy ulicy Słowackiego 13 do końca stycznia 2024 roku w godzinach 8-16. Piątek, 8 grudnia. Na drodze pomiędzy Przygłowem a Sulejowem doszło do kolizji drogowej z udziałem trzech pojazdów, dwóch aut osobowych i autokaru, którym przewożeni byli młodzi piłkarze Korony Kielce. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Obecny weekend upływa pod znakiem jarmarków bożonarodzeniowych w naszym regionie. W piątek odbył się jarmark w Rozprzy, sobota i niedziela to Sulejów, gdzie w dość nietypowy sposób dotarł Święty Mikołaj, bo lądował helikopterem. Kolejny jarmark niedzielny to Biały Dworek w Wolborzu. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.